oni też, Bóg wie ile, także no tutaj to nie ma co. Głównie przez ostatnie lata jesteśmy nastawieni na skarmienie naszych świnek, także też inaczej, bo ciężko to wyliczać, dużo przężyta, bo ciężko to nawet powiedzieć, ile tam ton może być. Myślę, że dotyka na pewno, jak nie więcej, na tym śmicherku. Owiec też bardzo ładnie posypał. Więc tutaj, jeśli chodzi, co jedynie będziemy zmieniać u Bronkowskiego, to jest jęczmień. Nie to, że zły, tylko dla nas za niski. Jednak wolimy gdzieś, często wsiewamy mieszankę. Nie ukrywam, ale po prostu potrzebujemy ten jęczmień wyższy. Mają jeszcze w swojej gamie kilka fajnych jęczmieni, także na pewno się zapoznamy, z chłopakami pogadam. Norbert na pewno zawsze coś doradzi, także jeżeli wy też potrzebujecie, dzwońcie do chłopaków śmiało, na pewno ktoś wam doradzi. Pytajcie się pod filmami u Krzysia, pod vlogami, bo chłopaki tam często czytają, starają się albo przekazać to Krzysiowi, albo sami gdzieś tam odpowiedzieć, więc tutaj owiec, by ten refluks został, refleks, przepraszam. I wtedy tylko sobie byśmy jakiś jęczmień wzięli, który troszeczkę będzie wyższy. Ale pod względem tego, jak doszły złoto, bo jeden i drugi doszedł w tym samym czasie, także no, gdyby był wyższy, pewnie byśmy nie wymieniali. Ale jest bajka, fajne ziarko, fajnie się opłacało, więc naprawdę spoko. Także tutaj na pewno też czynica zostanie, zobaczymy co z przeżytem. Może i przeżyto, bo przeżyto tak, prawdzie przeżyto też od Bronkowskiego było, także tylko. Także tutaj jedynym dwuletnią rzeczą, która była, to pszenica ciasteczkowa, która naprawdę i tak fajnie oddała. Także naprawdę mega, mega fajnie. Można podsumować ten sezon. Szypek teraz dopiero troszeczkę ma robotę, ale zobaczcie sami. To jest trzecia godzina pracy, bo robimy po godzinie. Ja robiłem około godziny. Adaś robił godzinkę. Zrobił do supa. Ja teraz... jeszcze przepraszam. Teraz praktycznie jak ja to zrobię, no to będą 3 godzinki, bo wczoraj było pół godzinki tamto. I pół godzinki ponad będzie pewnie lekko to. Więc myślę, że gdyby nie słoma, 4 godziny talerzowania, dziękuję, dobranoc. Myślę, że to dość dobry czas. I dość dobrze to wychodzi. Gdzieś tam Bobson był i kurna, przy talerzowaniu mówi, żeby tylko tą warstwę wierzchnią zerwać, żeby to wymieszać, nie jakoś grubo. Tam aż tak głęboko trochę robiliśmy, to większość takie, wiecie, nierówności zostają. Tu mówię, kurde, ustawię teraz sobie, żeby to po prostu fajnie jakoś, wiecie, zrobiło. Mówię, co do poprawy po tym roku, tu możemy sobie śmiało pokazać. A kurde, gdzie od wcześniej było sobie jadać, jeździć, to ja sobie wypiłem. Bardzo serdecznie pozdrawiam mi.
może jakąś większą robicie paczkę. Ja pamiętam za swego czasu, jak jeszcze właśnie były te remonty kombajnu, dobrze z chłopakami wtedy współpracowałem, bo na szybkości potrzebowałem. Coś wtedy z tą pompą paliwa ogarnialiśmy w Ostryju i potrzebowaliśmy. Chyba to siadło nam wieczorem, na drugi dzień nie było, ale kolejnego dnia już raniutko pompa przyjechała, także wysyłka szybciutko. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, zapoznajcie się, pijcie. Mówię teraz, często gdzieś na miejscu się dostaje rzeczy, ale nie zawsze wszystko dostaniesz. Także czasami teraz, no sami wiemy w dobie internetu, jak to wszystko się rozwija, jak świat przesyłek się pozmieniał i tego wszystkiego. Także tutaj jak najbardziej firmę Mizer pozdrawiam i co do tego, bo do czego tutaj dążę. Prawdopodobnie gdzieś tam kolejny remont, znaczy remont. Przyda mi się kilka rzeczy w 60, a propos właśnie gdzieś tego wspomagania. Nie wiem, czy nie zainwestuję tutaj w to pomaganie, bo no męczące na pewno. Mam trzy rzeczy i zobaczymy, co z tego wyjdzie na drugi rok. Teraz możemy sobie o poprawkach pogadać. Na grywo. Możemy pogadać sobie o poprawkach. Nie wiem, czemu jadę drugi raz tym samym. Mniejsza z tym. 60 to wspomaganie. Już sobie szukałem na Mizerze, jest, także z chłopakami pogadam. Tutaj może coś fajnego mi skompletują. Do tego myśleliśmy sobie nad bardziej wydajniejszą pompą hydrauliczną. I tutaj myśleliśmy właśnie nad pompą zetorowską, bo już wymienianie tych kurde uszczelniaczy, tego wszystkiego, to też tak, wiecie, plusy, minusy. Ale jakaś bardziej wydajniejsza, jeżeli by się tu wpasowała, a z tego, co chyba pamiętam, już chyba wspominałem na ten temat i kiedyś sprawdzaliśmy, że właśnie chyba zetorowska by była. I myślałem sobie nad... No, jeszcze słowo, proszę mnie nie przeszkadzać. I myślałem sobie nad rozdzielaczem. Zrobić wreszcie konkretny rozdzielacz, kupić. I podłączanie do przyczep wszystkiego by było fajne. I po banie. Czy nawet teraz jak jest ta talerzówka, gdzieś ten rozsiewacz. Jest naprawdę tych rzeczy sporo. Gdzieś jak jeszcze mieliśmy chęć ogarniać ten pług obrotowy. Teraz już jest nieobrotowy, ale po prostu przez to, że ładnie orze, to ta aura po prostu nim normalnie pozdejmował górne skiby, to wszystko. Wiecie, za psie pieniądze kupiłem, myślałem, że coś z tego będzie, nie wyszło. Trudno się mówi, ale robotę robi i tata nim częściej orze niż naszym starym. Pługiem. Więc tutaj na pewno ten rozdzielacz byłby fajny, no koszt spory, bo troszeczkę kasy bym musiał tutaj naszykować. Dużo ludzi powie, a kurde, nie ma sensu w niego jeszcze tutaj wsadzać. Wiadomo, dużo tu pereli doszło, które są niepotrzebne, tak? Gdzieś ten wentylator. Może nie często go używam, zależy od pogód. Ale na przykład przy słomie, przy każdym przejeździe go używałem, gdy wracałem do domu, bo no, uratował życie, powiem wam. Po tym rozładunku i po tym wszystkim, więc jak są, zależy jakie pogody się przydaje. Tu wiadomo, lusterka jak lusterka, te są masywniejsze niż oryginalne, gdzieś tam często się zginały, łamały, te już są kupę czasu i wiadomo, może gdy często jeździmy przy spiętym przodzie, nie wygląda to dobrze.
wyszło, jak to wyszło. Też z tą muzą teraz wiecie jak jest. Parę mam znalezionych, ale jak miałem mało ujęć jakichś mało ciekawych z GoPro. Wiecie, jak się dużo robi, nic się dzieje, to z GoPro idzie wyciąć. A tak to gdzieś tam kurde te ostatnie prace nie było tego, więc nie poszło. Ale podsumowując, vlogów nagrane dużo, więc będziecie mieli co oglądać. Także nie wiem, Edison będzie pewnie tutaj gdzieś na koniec.